przez 3 kadencje pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz Gdański. Obecnie obchodzimy 10. rocznicę przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej i jest to okres dużej świetności, dużego rozwoju dla naszego kraju i w to wspaniale wpisała się również nasza gmina. Powstało wiele inwestycji dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Stworzono w gminie zespół, który bardzo dobrze pisał programy, które pozwoliły uzyskać te kwoty. Oczywiście była to działalność przemyślana i planowa. Zaczęliśmy od tego, że wiele środków przeznaczono na budowę, rozbudowę szkół i infrastruktury oświatowej. Mam na myśli sale gimnastyczne, boiska, orliki. Następnie położyliśmy duży nacisk na kanalizację i wodociągowanie gminy. Obecnie wody z wodociągów posiadają wszystkie miejscowości i ponad 80% posesji w naszej gminie jest skanalizowanych. Może tego nie widać, bo to przecież jest Zakopane, ale skończyło się wiele uciążliwości i życie w związku z tym jest o wiele lżejsze. Podkreślę, że nie byłoby to możliwe bez dotacji z Unii Europejskiej. Te dotacje pozwoliły też uwolnić środki gminne na inne cele, na przykład na drogi, na przykład na drogi rowerowe, na przystanie kajakowe, na ogródki do ćwiczeń fizycznych i wiele, wiele innych spraw. Oczywiście na komunikację gminną. Wrócę jeszcze do tych funduszy z Unii Europejskiej. Nasza wieś Wojanowo, której korzenie sięgają średniowiecza, bo pierwsze wzmianki historyczne o tej wsi pojawiły się przeszło 650 lat temu i to założenie pałacowo-parkowe, które widzimy przed nami, powstało około 400 lat temu i we wspaniałej formie dotrwało do końca wojny, do 1945 roku niestety. Uległo to zniszczeniu, a następnie postępowała dewastacja. I w zeszłym roku udało się właśnie ze środków Unii Europejskiej dokonać rewitalizacji pierwszej części kaskady stawów i to wydawałoby się, że to zadanie ogranicza się tylko do stawu. Niestety tak nie jest, bo trzeba było wiele czynności wykonać jeszcze obocznych, między innymi uregulować strugę gęś, która tu płynie. Trzeba było uporządkować sprawy ściekowe, gdyż inchow, który tu działał, już nie nadawał się do użytku i właściwie fetor z niego wydzielający się bardzo utrudniał życie mieszkańcom. W tej chwili cała kanalizacja została przerzucona przy pomocy pomp aż do Rusocina i dalej do oczyszczalni Wschód. Bez pomocy tych środków pewno byśmy jeszcze długo na to czekali.